Mam medic mój mały. The sacred stone. Oh, this you crazy mother. Za to, że dobiliśmy 100 tysięcy subskrypcji. Dlatego, jeśli jeszcze Ty nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz. Po drugie, mam dzisiaj dla Was odcinek Piosenki w prawdziwym życiu, wersja w szkole. I pamiętajcie, że wszystkie piosenki, które wykonywane są w mojej kwestii, wykonywane są naprawdę przeze mnie. Po trzecie, mam dla Was super info, możemy razem zrobić coś naprawdę fajnego, ale o tym na końcu, także zostań do końca, żeby dowiedzieć się szczegółów. A teraz życzę Wam miłego oglądania. Niby wakacje tak blisko, a jednak... Do lata, do lata, do lata, tak dłuży się czas. O Jezu, to już... Która jest godzina? Siódma. Siódma rano, to dla mnie noc. Nie wytrzymam z tą szkołą już. Dobra, zadzwonię do Ani. Dzień dobry, kocham cię. No cześć, Jen, wstałaś już? Tak, tak, już wstałam dawno. Słuchaj, Czarek, dobrze, że dzwonisz. Wziąłeś mi ten zeszyt od matmy? Tak, już wczoraj wszystko naszykowałem. A, no to fajnie. Dobra, no to widzimy się w szkole, tak? No to pa. No do zobaczenia, buźka. Byłem na takim evencie, około po prostu 200 osób i robiłem sztuczki. No ale co najlepsze, była taka dziewczyna, która... Zrobiłem coś takiego, ona wiesz, po prostu reakcja na najlepszą sztuczkę. O, Ania wyszła. A, dobra, tylko no. Ona ucieka. Hejka. No cześć. No i jak tam, nauczyłaś się coś na matmę? No wiesz, uczyłam się i dużo tego było, ale... Od jutra będzie lżej, powtarzam to bez końca sobie. Damy radę, Anka, mało nam zostało. No tak. Ej, ale dawaj już, bo mam oddawać sprawdziany z polskiego. Już teraz? Tak. Barsz. Anka, a jak myślisz, jak tobie poszło? No nie wiem, obym zaliczyła. No ale to długo się uczyłaś. W sumie to tak, bo cały dzień jeszcze w nocy sobie powtarzałam. Wójcik. Jest piątka. No to mega! No widzisz? Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Teraz ciekawe, jak tobie poszło. Nie, no to od tylu rzeczy zależy ten sprawdzian. Głębiowski, oczywiście, jedynka. Znowu to samo. A nie bój nic, minie jakiś czas. No i sobie na spokojnie to zaliczę. No nie bądź taki pewny, bo... Wszystko się może zdarzyć. Jeszcze będziesz miał z tego komisa. Przestań. Myślę, że nie stało się nic. Spokojnie, jakbyś sobie z tym poradzę. No ja mam nadzieję, Czarek. Dobra. No dobrze, to kto dzisiaj do odpowiedzi? Mamy luty. To jest drugi miesiąc. Bugajski. Zapraszam. Sorko, ale przecież ja ci mam szczęśliwy numerek. No dobrze, niech ci będzie. To w takim razie Gołębiowski. I Wójcik ci pomoże. No nie. Mamy kłopot, ty i ja. No miała dzisiaj nie pytać. No właśnie. Wójcik, proszę mi wskazać Morze Kaspijskie. Mam medic w mojej małej głowie. No oczywiście, że nie wiesz. Gołębiowski pokaże. Morze Kaspijskie. Morze Kaspijskie. Tu? Czyżby na pewno tutaj? Sam już nie wiem, czy to prawda, czy to moja wyobraźnia. Ach tak! Pamiętam dobrze. Morze Kaspijskie jest tutaj. No brawo. A teraz półwysep indochiński. Nic nie przychodzi do głowy. Słucha? Pani profesor, bo ja wczoraj miałem wypadek. A mojego to
chcę słuchać tych waszych głupot. A ty, wójcik? Najpierw lepiej kłamać na uczcie, a teraz... Do ławek, bo wam jedynki postawię. Kurde, gorzej ten dzień nie mógł się skończyć. Dania, naprawdę, wyluzuj, nic się nie denerwuj. Nie, no, w sumie to nie mam czym się przejmować. Co będę się przejmowała jakąś jedynką? Gdzie w życiu? Damy radę. No jak zawsze. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? A teraz mamy dla was super informacje, bo w tym roku po raz pierwszy możemy jechać razem na wakacje! Tak jest! Zostaliśmy ambasadorami Biura Podróży Fan Club Obozy Młodzieżowe i autentycznie możecie z nami wyruszyć do Hiszpanii i spędzić niesamowity czas. Tak! Termin tego obozu jest od 29 lipca do 9 sierpnia, także rezerwujcie sobie te terminy koniecznie. A co was tam może czekać? Czyli możecie nas poznać z bliska, jak wygląda praca youtuberów po prostu z bliska. Ja zrobię pokaz magiczny, gdzie każdy świetnie będzie się bawił, a będziecie ja mogli wziąć udział właśnie... karaoke dla was, także mile spędzimy czas. Będzie wiele, wiele jeszcze innych atrakcji. No i co jest fajne, będziemy każdy dzień tak naprawdę mogli spędzać razem, bo autentycznie będziemy z wami w tym samym miejscu. I mamy jeszcze dla was fajną opcję, bo przy rezerwacji dowolnie wybranego obozu, oczywiście z fan klubu Obozy Młodzieżowe, możecie otrzymać fajną zniżkę, wpisując nasz unikalny kod 5256. I koniecznie namówcie rodziców na ten wyjazd, ponieważ może to, mogą to być wasze najlepsze wakacje w życiu. Nie zapomniałam. Otóż to. I co? I koniecznie teraz już możecie kliknąć czerwony przycisk subskrypcji, że może być tylko lepiej. Wow, musicie wiedzieć, że wszystkie sceny ze szkoły nagraliśmy w moim byłym liceum. Także bardzo serdecznie dziękujemy dyrektorowi 7 L. Radom za dostępnienie nam szkoły do nakrywek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się w następnym czwartku, o 19:00.